Trzeba sobie szczerze powiedzieć i pogratulować Wistalowi. Wygrał tą rywalizację w dwumeczu i na boisku pokazał, że był zespołem lepszym. No my natomiast wydawałoby się, że po tym meczu w Gdyni wyrównanym u siebie na pewno podejmiemy temat, ale mam wrażenie, że od pierwszych minut chyba te najbardziej doświadczone akurat najsłabiej zaczęły. Ja to mam trochę do nich żal, bo myślę, że potrafił więcej. No i końcówka pierwszej połowy, zbyt krótkie akcje dające sytuację do kontry, gdy spowodowały, że różnica minus 7 raczej stawiała nas po przerwie w bardzo trudnej sytuacji. No co mogę powiedzieć, próbowałam różnych wariantów obrony, różnych wariantów personalnych. Walka była, ale niestety nie poparta wynikiem. Odpadliśmy z tej rywalizacji. Zdaję sobie sprawę, że Wistal w tej rywalizacji to był zespół wyrównany i ta rywalizacja między czwartym a piątym miejscem to właściwie rywalizacja dwóch wyrównanych drużyn, ale myślę, że no zupełnie dzisiaj nie byliśmy zespołem, który widzieliśmy tutaj w meczach choćby z Lublinem, choćby z Gdynią w lidze. No nie ma medalu, ale też sobie trzeba powiedzieć, że może sobie za wysokie cele stawiamy, bo akurat skład, który się budował, to już po turnieju Kruglińskiego, gdzie naprawdę zespół fajnie wyglądał i fajnie grał. A nagle się okazało, że do ligi musimy przystąpić kim innym, no a do playoffów jeszcze inaczej. Puchar Polski to jest kolejne trofeum, które możemy zdobyć i jak to mówię, trzeba mieć dobry weekend, żeby sięgnąć po ten puchar, czyli zagrać dwa bardzo dobre mecze. Zostaje nam tak naprawdę jedna doba na otarcie łez, no i będziemy się przygotowywać do pucharu. No a co do rywalizacji o medale Mistrzostw Polski, oczywiście, że będziemy walczyć o miejsca 5-6, 5-8, ale no nie ukrywam, że ja jestem rozczarowana.